Witam serdecznie wszystkich Państwa. Otwieram 30. sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Radomin. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam Pana Wójta Piotra Wolskiego, Panią Ewę Drawert, Sekretarza Gminy, Pana Sławomira Rożka, Zastępcę Wójta Gminy, kierowników jednostek oraz wszystkich obecnych na sesji. Na wstępie chciałbym poinformować, że posiedzenie Rady Gminy jest nagrywane i transmitowane. Na tablicy ogłoszeń sali posiedzeń znajduje się informacja w sprawie ochrony danych osobowych. Proponowany porządek obrad Państwo Radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję. I tak, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, że Rada jest władna podejmować decyzje. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, wybór sekretarza obrad, sprawozdanie wójta gminy Radomin z wykonania uchwały Rady Gminy, informacja o działaniach wójta za okres od ostatniej sesji, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Nowy Dom Spółka z o.o., rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zgłoszenie interpelacji i zapytań, udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. I ostatni punkt, wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następny protokół z posiedzenia sesji był do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy. Przystępujemy do głosowania o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Wybór sekretarza obrad sesji. Proponuję na funkcję sekretarza według listy obecności pana Jana Pilarskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za tą kandydaturą? Dziękuję. Na sekretarza obrad 30 sesji Rady Gminy jednogłośnie został wybrany pan Jan Pilarski. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę panią Ewę Drawert o przedstawienie sprawozdania wójta gminy o wykonaniu uchwały Rady Gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Gminy Radomin podjętych na sesji Rady Gminy Radomin w dniu 27 września 2021 roku. Uchwała nr 29/254/21 w sprawie przyznania dotacji w roku 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Radomin. W dniu 29 września bieżącego roku wójt gminy podpisał umowę na przyznanie dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Płonnem i została przekazana dotacja w wysokości 4000 zł. Uchwała nr 29/255/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2021 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie oddzielnym opracowaniem sporządzanym w określonych ustawowo terminach w 2022 roku.
uchwała nr 29/256/21 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radomin na lata 2011-2032. Sprawozdanie z wieloletniej prognozy finansowej będzie oddzielnym opracowaniem sporządzanym w określonych ustawowo terminach w 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji z działalności z okresu ostatniej sesji. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. W okresie międzysesyjnym odbyłem następujące spotkania 30 września. Spotkaliśmy się z panem Adamem Drozdowskim, prezesem firmy DAXA. W związku z tym, iż firma DAXA podjęła inicjatywę, żeby być głównym sponsorem klubu piłkarskiego Sokół. Podpisaliśmy taką stosowną umowę trójstronną między Sokołem, gminą, a prezesem firmy DAXA. Tego samego dnia uczestniczyłem w walnym zebraniu członków stowarzyszenia GDOT, to znaczy Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, podsumowanie działalności roczne. 1 października uczestniczyłem w 31. Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, które odbyło się w Urzędzie Miast, w sali Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. 4 października uczestniczyłem w spotkaniu Kujawskiej Pomorskiej Izby Rolniczej, które też się odbyło w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń. 6 października mieliśmy odbiór paneli fotowoltaicznych zamontowanych przez firmę Solar Crown z Brodnicy. Panele zostały zamontowane na Szkole Podstawowej w Radominie, na Szkole Podstawowej w Płonnym oraz na publicznym przedszkolu w Radominie, jak również na stacji uzdatniania wody w Dulsku i na stacji uzdatniania wody w Szczutowie. W tym tygodniu też będzie odbiór następnej transzy paneli fotowoltaicznych, gdzie montujemy panele fotowoltaiczne o mocy 40 kW na gminnej oczyszczalni ścieków w Radominie. Też tego samego dnia o godzinie 13 gościliśmy w Urzędzie Gminy Radomin pana burmistrza miasta Kowalewa Pomorskiego Jacka Żurawskiego. Rozmawialiśmy o współpracy naszych gmin, wymieniliśmy doświadczenia między sobą odnośnie lepszego funkcjonowania gminy Kowalewo i Radomin. 7 października uczestniczyłem w posiedzeniu lokalnej grupy Dolina Drwęcy. Tam ocenialiśmy wnioski składane przez mieszkańców o pomoc finansową na różne działalności gospodarcze. 11 października uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris. To spotkanie odbyło się w miejscowości Przyjezierzu. Dzięki tej współpracy, że jesteśmy członkiem tego stowarzyszenia, głównie to stowarzyszenie zajmuje się pomocą gminom w trudnych sytuacjach takich związanych z wichurami, z podtopieniami. Udzielane są pomoce finansowe i nie tylko finansowe, ale różne rodzaje wsparcia dla mieszkańców, którzy zostali z gminy pokrzywdzeni. 12 października uczestniczyłem w bardzo fajnej inicjatywie zorganizowanej przez naszego kolegę Karola Bejgra, a mianowicie otwarcie bardzo dużej inwestycji, otwarcie obory na 150 krów. Jest to bardzo najnowocześniejsza obora, jaką do tej pory widziałem. Także cieszę się bardzo, że rolnicy z terenu gminy Radomin rozwijają się prężnie i życzymy im samych sukcesów i żeby tak było. 13 października uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Płonnym i też tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Radominie. Ale też tego samego dnia podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów komunalnych przez firmę Karo na rok 2022.
14 października odbyliśmy spotkanie z przedstawicielem firmy Energa Oświetlenie, z panem Jakubem Mazurem. Oferta, którą została złożona przez Energię, na tym spotkaniu jeszcze udało nam się utargować, także prąd za oświetlenie naszą gminę będzie kosztował 375 zł za 1 megawatt. Tego samego dnia też odbyłem spotkanie z prezesem RTBS-u Rypin, panem prezesem Wojciechem Wiśniewskim. Rozmawialiśmy, prezes przedstawił mi już wycenę działki tej na zakręcie. RTBS jest gotowy odsprzedać tą działkę gminie Radomin za kwotę 99 700 netto. 15 października chciałem tutaj też bardzo podziękować i radnym sołtysom, bo odebraliśmy nowo wybudowaną drogę z Rętwin do Radomina. Chciałem bardzo podziękować za udział. Również dziękuję panu wicewojewodzie Józefowi Ramlałowi za udział, za przybycie do naszej gminy, za otwarcie tej drogi. Także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były obecne. 18 października, czyli dzisiaj, uczestniczyłem w inauguracji trasy szczepionkobusa w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Rozpoczęliśmy od gminy Ciechocin, spotkaliśmy się przed urzędem gminy Ciechocin. Ten autobus do gminy Radomin przyjedzie w piątek i rozpoczynamy od godziny 9 do 11 przed Domem Kultury w Radominie. Będziemy szczepić ludzi, wszystkich mieszkańców chętnych. Później przemieści się do miejscowości Płonne przy szkole podstawowej od godziny 12 do 14. I następnie na zakończenie dnia od godziny 15 do 17 przyjedziemy do miejscowości Dulsk przed Dom Kultury, Wiejski Dom Kultury w Dulsku. Zapraszamy wszystkie osoby chętne, żeby się zaszczepiły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pana Ewę Drawę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Nowy Dom Spółka ZOO. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Nowy Dom Spółka ZOO. Wyraża się zgodę na utworzenie przez gminę Radomin spółki działającej pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki będzie budowa domów mieszkaniowych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę numer 25/199/21 Rady Gminy Radomin z dnia 29 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Radomin spółki firma Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński Spółka ZOO z siedzibą w Radominie. Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest celowe ze względu na rozwój gminy Radomin i ma na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Radomin. Wybudowane mieszkania są przeznaczone dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione. Istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest również fakt, że program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 milionów złotych dla gminy na utworzenie nowego SIM. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionej projektu uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie stanowiska w sprawie uchwały. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do przegłosowania. Kto jest za, kto jest przeciw? Dziękuję. Wszyscy radni byli za. W związku z powyższym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę panią Ewę Drawer o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
tworzonej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz artykułu 33m ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zatwierdza się wniosek wójta gminy Radomin do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Radomin udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością społecznej inicjatywie mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. I ta uchwała uchyla, ten projekt uchwały uchyla uchwałę nr 25 łamane przez 200 przez 21 z 29 kwietnia 2001 roku oraz uchwałę nr 27 przepraszam przez 208 przez 21 z 30 czerwca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawienia projektu uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie stanowiska w sprawie uchwały. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy radni byli za. W związku z powyższym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zgłoszenie interpelacji i zapytań. Proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Nie ma. Czyli kolejny punkt. Nie ma odpowiedzi. Nie będzie odpowiedzi, nie ma pytań, nie będzie odpowiedzi. Przechodzimy do ostatniego punktu. Wolne wnioski. Nie ma. Dziękuję wszystkim za udział. Zamykam posiedzenie 30. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.